Tuwę Jansson w Dolinie Muminków, wydawnictwo Nasza Księgarnia, przełożyła Irena Szuch Wyszomirska, czyta Krzysztof Kowalewski. Pewnego szarego poranka na Dolinę Muminków spadł pierwszy śnieg. Padał miękko i cicho, w parę godzin wszystko było białe. Muminek stał na schodach przed domem, patrząc, jak dolina okrywa się zimową kołdrą. Dziś wieczorem myślał sobie, ułożymy się do długiego zimowego snu. Wszystkie trole Muminki układają się do snu zimowego gdzieś koło listopada. Bardzo to rozsądnie ze strony każdego, kto nie lubi zimna, zimowych ciemności. Potem muminek zamknął za sobą drzwi. I poszedł do swojej mamy. Śnieg przyszedł, powiedział. Wiem, odpowiedziała mama Muminka. Macie już wszyscy w łóżeczkach najcieplejsze kołdry. Ty będziesz spał w pokoiku na poddaszu, po stronie zachodniej, razem z Ryjkiem. Ale Ryjek tak okropnie chrapie, powiedział Muminek. Czy nie mógłbym zamiast z nim spać z Włóczykijem? Jak chcesz, odpowiedziała mama Muminka. Ryjek może spać w pokoiku na poddaszu od strony wschodniej. Następnie rodzina Muminka i wszyscy jej przyjaciele oraz znajomi uroczyście i z namaszczeniem zaczęli przygotowywać się do długiej zimy. Mama Muminka nakryła do stołu na werandzie, lecz każdy dostał na kolację tylko trochę igliwia świerkowego w filiżance. Jest bowiem rzeczą bardzo ważną, Napełnić sobie żołądek igliwiem, jeśli się ma zamiar spać przez trzy miesiące. Po kolacji nie była zresztą zbyt smaczna. Wszyscy powiedzieli sobie dobranoc, trochę czulej niż zwykle, a mama Muminka przypomniała o myciu zębów. Następnie tatuś Muminka obszedł dom i pozamykał drzwi i okiennice oraz zawiesił siatkę od much na żyrandolu, żeby się nie zakurzył. Potem wszyscy położyli się do swoich łóżek, w których porobili sobie przytulne dołki, naciągnęli kołdry na uszy i myśleli o czymś przyjemnym. – Obawiam się, że zmarnujemy masę czasu – westchnął Muminek. – Nie martw się, odparł Włóczyki. Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna. – Aha – wymamrotał sennie Muminek, który odpłynął już – w mglistą krainę marzeń. Na dworze padał śnieg, gęsty i puszysty. Pokrył już schody, zwisał ciężko z dachów i parapetów. Wkrótce cały dom Muminków stać się miał krągłą kubką śniegu. Zegary przestały tykać jeden po drugim. Nadeszła zima.